dobry, mówimy Państwu wspólnie z Klaudią Markowską, starszą specjalistką do spraw realizacji projektów na oficjalnym kanale Pilkington Polska Natchnieni Szkłem, z którą dziś porozmawiamy o kolorach inspirowanych naturą. Brzmi nieco magicznie i bajecznie, ale przecież szkło może wpływać na to, jak postrzegamy niektóre pomieszczenia i budynki, prawda? Prawda, zdecydowanie się zgadzam. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze raz bardzo ciepło Cię tutaj witamy. To może zacznijmy od tego, jakie są główne zalety stosowania właśnie takiego szkła we wnętrzach, zarówno takich budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Czy możemy w ogóle takie szkło wykorzystać w budynku mieszkalnym? Myślę, że szkło jest takim materiałem, który jest dosyć specyficzny. Jest to tak naprawdę jedyny materiał, który widzimy na co dzień, ale którego tak naprawdę nie dostrzegamy, jakby widzimy poprzez to szkło. I takie jest też zadanie szkła, żeby ono w jakiś sposób pozostawało dla nas niewidzialne. Ale jednocześnie, biorąc pod uwagę, jak wiele produktów mamy na rynku, możemy sprawić, żeby to szkło nie było jedynie dodatkiem do naszej dekoracji, ale również stanowiło główny punkt, taki główny punkt, z którego będziemy dalej budowali nasze wnętrze. Główną zaletą jest oczywiście przede wszystkim przejrzystość, czyli to, że szkło jest w stanie odbijać więcej światła, jest w stanie nam dawać albo lekką poświatę, albo zbudować grę światła, co pozwoli nam na optyczne powiększenie i rozświetlenie pomieszczenia. A tym samym możemy czerpać witaminę D. Oczywiście, że tak. Szkło również jest materiałem trwałym oraz łatwym tak naprawdę w użyciu. Czyli jest praktyczne, odporne na uszkodzenia i może nam służyć przez wiele, wiele lat. Dobrze, no to w takim razie, czy możesz nam opisać różne rodzaje tego szkła, które są stosowane we wnętrzach? We wnętrzach stosujemy wiele rodzajów szkła. Może to być szkło hartowane, może to być szkło laminowane, kolorowe, matowe, szkło z nadrukiem, szkło witrażowe. Każdy z tych rodzajów szkła ma swój unikalny charakter, ma swoje unikalne cechy. Na przykład szkło hartowane jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, podczas gdy na przykład szkło matowe zapewni nam większą prywatność. Szkło kolorowe, czyli może to być zarówno szkło barwione w masie, jak i szkło z wykorzystaniem folii kolorowej, dodaje nam efektywnego i eleganckiego wyglądu, jeżeli chodzi o nasze wnętrze. Dodaje nam tak naprawdę niepowtarzalnego charakteru. Więc jeżeli chcemy zrobić wow, to właśnie to szkło. Tak, to trzeba wybrać odpowiednie szkło. Dzięki odpowiednim produktom możemy przełamać taką monotonność naszego wnętrza i sprawić, że nawet małe wnętrze zdecydowanie może zyskać na luksusie. W jaki sposób szkło może być wykorzystywane do optycznego powiększenia i czy to w ogóle jest możliwe i rozświetlenia przestrzeni wewnętrznej? Tak, oczywiście jest to możliwe poprzez stosowanie na przykład ścian szklanych. Możemy również wykorzystać drzwi szklane, balustrady, podłogi. Wszystkie te rozwiązania będą powodowały, że będziemy mieli bardziej swobodny przepływ światła. Możemy również wykorzystać szkło, które będzie miało zastosowany nadruk, który również pomoże tak naprawdę nam w dekorowaniu tego pomieszczenia. Może to być szkło z nadrukiem imitującym marmur, może być to szkło z nadrukiem imitującym drewno. Mogą to być również ścianki działowe, ale również meble. Obecnie widzimy na rynku również projekty domów w całości wykonanych ze szkła, co również jest ciekawą alternatywą i zdecydowanie poprawi przepuszczalność światła dla całego projektu. Bardzo, ale czy wtedy nie jest za widno, za bardzo tego dużo, tego światła jak wpłynie, to też chyba nie za bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Przy okazji dostaniemy dużo witaminy D. Także. A to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Jakie są korzyści związane z wykorzystaniem szkła w projektach architektonicznych w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak drewno czy metal? Szkło jest bardziej, może nie jest twardsze od metalu, ale ma inne zastosowanie, prawda? Szkło generalnie jest materiałem dosyć trwałym, zwłaszcza jeżeli wykorzystamy szkło hartowane, ale szkło przede wszystkim jest łatwe w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość.
No i właśnie daje nam taką możliwość manipulowania światłem i przestrzenią. W porównaniu z innymi materiałami, takimi jak drewno czy metal, szkło ma również bardziej nowoczesny i minimalistyczny wygląd. I dzięki temu, że mamy tak wiele produktów, czy właśnie mamy to szkło barwione w masie, czy szkło matowe, jesteśmy w stanie wykorzystać ten sam materiał, a uzyskać zupełnie inny efekt w zależności od tego, w jaki sposób chcemy udekorować nasze wnętrze. Czy istnieją nowe technologie lub innowacje w dziedzinie szkła, które mają wpływ na jego zastosowanie we wnętrzach? Co zaskakujące, tak naprawdę w dziedzinie szkła istnieją stale rozwijające się technologie. Mamy na rynku przykładowo szkło inteligentne, które zmienia przejrzystość w zależności od warunków zewnętrznych, czy szkło fotowoltaiczne, które generuje energię elektryczną ze światła słonecznego. W Pilkington skupiamy się między innymi na inicjatywie zwanej Heat Comfort. Heat Comfort jest to gama produktów, która wykorzystuje technologię powłok przewodzących prąd elektryczny. I dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć na przykład grzejniki lustrzane, grzejniki wykonane ze szkła, czy chociażby podgrzewane lustra, które już same w sobie mają wbudowaną funkcję tak zwanej antypary, czyli nie będą zachodziły parą po wzięciu prysznica. Wow, to się chyba przydaje w każdej łazience. Tak, dodatkowo taki grzejnik może być właśnie elementem dekoracyjnym, ponieważ możemy go wykonać ze specjalnym nadrukiem, który będzie wpasowywał się w naszą łazienkę. Jak szkło może być wykorzystywane jako element dekoracyjny we wnętrzach? Już troszkę o tym powiedzieliśmy, tak, w tym podcaście, ale może jeszcze chwilę na ten temat porozmawiamy i uda nam się ten temat rozwinąć, ten aspekt. Z takich najbardziej zaskakujących projektów, które widziałam na rynku, są to przede wszystkim szklane meble. Pilkington Włochy współpracują z wieloma firmami, które produkują takie meble, które produkują łóżka ze szkła, które produkują kanapy ze szkła, wieszaki ze szkła. Widziałam również na przykład rowery stacjonarne wykonane ze szkła. Także jeżeli chodzi o szkło i jego zastosowanie, to jedyną rzeczą, która tak naprawdę nas ogranicza, jest nasza wyobraźnia. I biorąc pod uwagę, jak wiele mamy możliwości w momencie, kiedy zagłębimy się w te produkty, jesteśmy w stanie wymyślić wszystko na bazie czegoś, co będzie wyglądało na pewno luksusowo w ostatecznym rozrachunku. I jak wyjdziemy do pomieszczenia, powiemy: Stefan, tu jest jakby luksusowo, prawda? Tak, zdecydowanie. Gdy nagrywamy podcasty, ważna jest dla nas akustyka. I właśnie o tej akustyce teraz porozmawiamy, jak szkło może na nią wpłynąć. Akustyka wydaje mi się, że jest takim dosyć niedocenianym aspektem, zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzenie wewnętrzne, ale tak naprawdę szkło również nam w tej akustyce może pomóc, chociażby poprzez absorpcję dźwięku lub jego odbicie. I tak naprawdę dzięki odpowiedniemu wyborowi szkła z zastosowaniem chociażby folii akustycznej jesteśmy w stanie kontrolować echo i pogłos w pomieszczeniu, jak również ogólny poziom hałasu, co zdecydowanie będzie miało wpływ na nasze zdrowie i nasze samopoczucie w danym wnętrzu. Poruszyliśmy wiele kwestii, ale głównie skupialiśmy się na wyglądzie tych budynków, tych instalacji szklanych. A teraz może porozmawiajmy sobie właśnie na temat instalacji i konserwacji szkła we wnętrzach. O czym musimy pamiętać, żeby to szkło służyło nam jak najdłużej? Zdecydowanie musimy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć to szkło przed uszkodzeniami mechanicznymi, czyli musi ono być zamontowane w odpowiedni sposób. Musimy pamiętać o regularnym czyszczeniu i o konserwacji, ale jednocześnie szkło jest materiałem dosyć wdzięcznym, bym powiedziała. Takim, który po odpowiednim montażu i po odpowiednim wyborze będzie nam służył przez wiele, wiele lat.
Czy są jakieś środki zakazane w konserwacji szkła? Nie, nie ma żadnych środków zakazanych. Szkło, wiemy, jest wykorzystywane coraz częściej w architekturze. Jak się ma to z perspektywami dalszego rozwoju z wykorzystaniem szkła właśnie we wnętrzach w najbliższych przyszłości, za 10-20 lat, biorąc pod uwagę zmieniające się trendy w projektowaniu i architekturze? Perspektywy rozwoju zastosowania szkła we wnętrzach w przyszłości są zdecydowanie obiecujące. Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy w projektowaniu i w architekturze, tak naprawdę to wszystko skłania nas do poszukiwania nowych i innowacyjnych sposobów wykorzystania szkła. Zarówno pod względem funkcjonalnym, ale również estetycznym. I tak naprawdę my jako firma również staramy się podążać za tym trendem. I przykładem takiego działania jest właśnie linia produktów, które zostały stworzone, linia produktów inspirowanych naturą. Są to szkła barwione w masie, które mają niejako inspirować klienta docelowego, inspirować architekta w tym, co on może stworzyć ze szkła. Dla nas, dla osób, które pracują w branży, cechy szkła i to, jakie produkty mamy na rynku, to są kwestie dosyć oczywiste. Jeżeli chodzi o właśnie zwykłego Kowalskiego, dla niego szkło to jest po prostu szkło. I chcielibyśmy, żeby nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, czyli żeby najpierw zastanowić się, jaki efekt chcielibyśmy uzyskać we wnętrzu, a potem dopiero jakie produkty, jakie rozwiązania moglibyśmy zaoferować, żeby ten efekt uzyskać. Czyli spróbować to zrobić jakby od drugiej strony. Nie skupiać się na produktach, tylko skupić się najpierw na efekcie, a dopiero potem na tym, co my jako firma jesteśmy w stanie zaoferować. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale zwiększenie świadomości u prostych Kowalskich też jest bardzo ważne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zdecydowanie. Także te kolory, które stworzyliśmy, kolory inspirowane naturą i ich nazwy, takie jak grafitowa skała, arktyczny błękit, mokka, to są nazwy, które już w jakiś sposób przywołują nam na myśl to, jaki efekt moglibyśmy uzyskać w swoim wnętrzu, używając tego produktu. Czy te szkła są już gdzieś fizycznie wykorzystywane w budynkach, we wnętrzach? Tak, te szkła są już fizycznie wykorzystywane. Mamy wiele projektów, w którym szkła barwione w masie stanowiły główny element dekoracji, aczkolwiek zazwyczaj wygląda to tak, że to osoba, która już ma doświadczenie w branży, wychodzi z takim produktem, a chcielibyśmy, żeby to nastąpiło, żeby to wychodziło od konsumenta, czyli żeby on, patrząc na tą gamę produktów, był sobie w stanie wyobrazić, jak będą one wyglądały w efekcie końcowym. Czy będąc gdzieś w Polsce, za granicą, był jakiś budynek, który sprawił na Tobie największe wrażenie i najbardziej Ci się spodobał właśnie z wykorzystaniem szkła? Projektem, który zrobił na mnie największe wrażenie w ostatnich latach, jest projekt norweskiego muzeum Kunstsilo, do którego bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ dostarczyliśmy tam szkło zewnętrzne, jak i również przeszklenia wewnętrzne. Jest to muzeum, które zostało stworzone na bazie dawnego silosu. I jest to projekt, który myślę, że będzie jednym z najbardziej znanych projektów, najbardziej znanych budynków w Norwegii. Obecnie na Facebooku, na Instagramie pojawia się mnóstwo rolek pokazujących to muzeum i myślę, że to będzie coś, czym będzie można się pochwalić. I będzie efekt wow. Tak. Dziękuję Ci, Klaudia, za dziś i tak wyczerpujące odpowiedzi do naszego tematu, które chyba wyczerpałyśmy na dziś, prawda? Myślę, że nie, ale mam nadzieję, że wrócimy jeszcze kiedyś do tej rozmowy. Miejmy nadzieję, że oczywiście spotkamy się na kanale Natchnieni Szkłem podczas innych rozmów o szkle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia niebawem podczas kolejnej rozmowy na kanale Natchnieni Szkłem. Pilkington Polska. Do usłyszenia.